Chcemy odjąć od siebie dwa wyrażenia wymierne. Jedno to jest minus 5x podzielone przez 8x plus 7, a drugie to jest 6x do trzeciej przez 3x plus 1. No i zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. Dobrze, więc w poprzednim filmie mieliśmy dodawanie takich wyrażeń, teraz mamy odejmowanie. I teraz pierwsza rzecz, którą widzimy, to jest to, że mianowniki są różne, prawda? Wobec tego musimy sprowadzić te wyrażenia do wspólnego mianownika. No i wspólny mianownik zawsze to jest iloczyn tych mianowników, prawda? Więc każde z tych wyrażeń zapiszemy wspólnym mianownikiem, czyli tak, 8x plus 7, czyli to musimy pomnożyć przez 3x plus 1, czyli 3x plus 1. No i oczywiście pomnożyliśmy mianownik, licznik też musimy pomnożyć, czyli minus 5x będzie razy 3x plus 1, prawda? To jest to nasze wyrażenie. I od tego odejmujemy. No i z drugim zrobimy to samo, czyli mamy tak, będzie 8x plus 7, prawda? 8x plus 7, a mieliśmy 6x do trzeciej i tu jest 3x plus 1. No i w tej chwili mamy już dwa wyrażenia o tym samym mianowniku, czyli po prostu musimy je odjąć od siebie, liczniki, prawda? Czyli 8x plus 7, 3x plus 1, no i teraz co? I teraz może mnożymy tutaj tak, czyli jest minus 5x razy 3x, to jest minus 15x kwadrat i potem jest minus 5x, no a następnie odejmujemy, więc znowuż bezpieczniej będzie tutaj postawić minus i otworzyć nawias i w tym nawiasie teraz wpisać tutaj no, licznik tego drugiego ułamka, tak? Czyli jest 8x razy 6, czyli to jest 48x do czwartej, tak? X razy x do trzeciej i plus 7 razy 6 plus 42x do trzeciej. O, i to jest wszystko. Ten nawias nam jest teraz już niepotrzebny. O, tutaj on się zamknął. I teraz co? No to teraz możemy jeszcze to uporządkować, powiedzmy, względem potęg x, czyli tak, najpierw mamy 48x do czwartej i tu jest jeszcze minus, czyli jest minus 48x do czwartej, potem jest minus 42x do trzeciej, potem jest minus 15x kwadrat i minus 5x. To jest nasz licznik, a mianownik jest 8x plus 7, razy 3x plus 1. No, moglibyśmy to zrobić troszkę inaczej, prawda? Na przykład moglibyśmy tutaj postawić plus, a tu postawić minus, prawda? I wtedy mamy sumę dwóch wyrażeń wymiernych, czyli tak jak w poprzednim filmie, moglibyśmy też wyłączyć sobie minus z każdego wyrażenia, i prawda? Bo to jest minus 1, pierwsze wyrażenie, to jest razy 5x przez 8x plus 7, plus minus 1 razy 6x do trzeciej przez 3x plus 1. Tak, teraz można wyłączyć minus 1, czyli było minus 1 i tutaj byłoby 5x przez 8x plus 7 plus 6x do trzeciej przez 3x plus 1. Czyli właściwie, prawda, odejmowanie to jest nic innego jak dodawanie, prawda, ze znakiem przeciwnym, czyli dodawanie liczby pomnożonej przez minus 1. Wobec tego, jak umiemy dodawać, to powinniśmy też umieć i odejmować.